wiedziała, że będzie u nas w kościele, wiedziała tylko, że zobaczy mnie. Так что Руслан, внимание, не знала, что я приду к вам, но я думаю, что они бы хотели передать вам привет. И пастор Руслан, он тоже не видел, что будет у нас, но, напевно, веришь, что хотела бы, чтобы показала поздравления от своего пастора Руслана. Мы очень были рады прошлым летом, что вы были у нас в гости. Были очень задоволены, что там... В tamtym roku, latem, byliśmy u nich. To, что то же самое между нами, молдаванами, вами, поляками, то, что вы, и мы очень хорошо принимаем гостей. Да. То нас łączy, że i Polacy, i Mołdawianie tak bardzo lubią gości. I tak jak u nas, ja już nauczyłam Natalię, że w Polsce jest takie powiedzenie gość w dom, Bóg w dom, i u nich jest tak samo. Поэтому я себя чувствую как дома. Tak ona się tutaj czuje w Polsce jak w domu. Tylko nie malinka problema z językiem. Ale ma tylko malutki problem z językiem, ale ja tylko powiem, że Natalia jest nauczycielką angielskiego i jest poliglotką, zna biegle język rumuński, francuski, rosyjski i bardzo dużo rozumie i potrafi już powiedzieć po polsku. Wow. Także gdyby jeszcze była u nas za dwa tygodnie, to ja myślę, że już mówiłam po polsku dzisiaj. Da, ja понимаю polsko, когда вы говорите медленно. Jeżeli się mówi wolno, to ona bardzo dużo rozumie i ma bardzo dobry słuch, także te końcówki, które są nasze, odmiany, od razu zapamiętuje, więc super. Я расскажу вам немножко о себе. Она помнит трошечку о себе. Я преподаю английский, но не в школе. Она выкладывает английский, но не в школе. Я работаю в проекте церкви в Кабуле, в городе. Так, в своем месте работаю в таком проекте в костеле. Наш проект начался с двух студентов. Этот проект начался только от двух студентов. Мы никогда не рекламировали. Нигде себя не рекламовали. Просто люди говорили друг другу. Jedni mówili po prostu ludzie między sobą jeden drugiemu. I po 7 lat, w przeszłym roku u nas było 400 studentów. I po 7 latach jest teraz 400 studentów. U nas 7 nauczycieli, wszyscy chrześcijanie. 7 nauczycieli, wszyscy chrześcijanie. Studenty z samych ranych wiekostów, kiedy oni sami mogą pisać i czytać. Są w takim wieku, że już sami mogą pisać i czytać. To dla nas, ja tylko dopowiem, że może się wydawać takie dziwne, ale w Mołdawii to nie jest tak jak w Polsce ze szkolnictwem. Jak byliśmy w Mołdawii, dzieci nie zawsze chodzą do szkoły. Jak są żniwa, wykopki, coś się dzieje w domu, to po prostu dzieci nie chodzą do szkoły. Więc potem z tym nauczaniem jest troszeczkę inaczej, tak? Nie ma takiego czegoś jak u nas obowiązek szkolny. Więc to też jest takie, że chrześcijańska organizacja wychodzi z taką inicjatywą, żeby dawać możliwość nauczania języka, tak? Oni przychodzą, потому что у нас они платят, но очень мало. Oni płacą, studenci płacą, ale bardzo mało. No jeśli jest student jak Paweł, on jest z siedmiu braci i sióstr i papa umarł. Jeżeli jest taka sytuacja, jest na przykład taki student Paweł, gdzie ma sześcioro rodzeństwo, ich tata umarł, тогда ему книги и уроки бесплатно дают. To wtedy dostaje książki, lekcje już bezpłatnie. Jeżeli jest taka trudna sytuacja, to wtedy może... К нам приходят не только дети, которые не могут платить за другие уроки, просто у нас уроки очень хорошие, и они и приходят самые лучшие. Nie tylko przychodzą studenci dlatego, że nie trzeba płacić, albo że jest tanio, tylko dlatego, że te lekcje są bardzo dobre i po skończeniu takiego kursu po prostu mają świetną wiedzę. Przychodzą doktora, tak, sędzia, adwokaty. Idą na studia, są lekarzami, adwokatami, prawnikami, czyli jest to bardzo wysoki poziom. Один из вещей, которым мы хотим их научить, чтобы они пришли в церковь зданием. И еще таким главным заданием, кроме того, науки языка, то хотим их научить, хотим, właśnie, чтобы пришли до костела. Это наш цель. Дважды в неделю, 7 месяцев в году.
dwa razy w tygodniu. 7 miesięcy w roku. 7 razy w roku? Miesięcy. 7 miesięcy w roku. I kiedy my ich przygłaszamy na drugie zebrania, oni przychodzą, ponieważ to normalne. I oni przychodzą na zebrania do kościoła, dlatego że chcemy ich nauczyć, że to jest normalne, że jest nauka i że jest kościół. Nikt nie będzie mówić, a ty idziesz tym baptystom. Żeby nikt nie mówił, że tam idziesz do kościoła właśnie protestanckiego. Oni po prostu wiedzą już po jakimś czasie, że to jest zupełnie normalne. Jest nauka i są spotkania w kościele. My także mówimy im o Bogu, Ewangelii, kiedy udobno. Kiedy tylko mogą, mówią oczywiście, prowadzą ewangelizację, opowiadają o Bogu. Jest to takie normalne. W trakcie nauki cały czas przebija się. Liba obraz gawory z studentem, nachodzimy coś, żeby im skazać, liba w książce tam jest coś. I my mówimy im o Bogu. Nie to, że w książce o Bogu, no my wykorzystujemy to. Że na każdej lekcji, nawet oprócz języka, zawsze jest taka ewangelizacja, czyli zawsze są pytania, odpowiedzi i coś zawsze jest o Bogu. Czyli jest to taka typowa chrześcijańska ewangelizacja przy okazji nauki języka. No my profesjonalni i my uczymy ich angielskiemu. W zeszłym roku 10 studentów zdali egzamin na Cambridge. W tym roku 10 studentów zdało egzamin na Cambridge i dostali dyplomy. Także sami wiecie, jaki to jest poziom, tak? Chwała Bogu. No, ja nie использую это, żeby iść za granicę, uczyć się tam, w uniwersytecie, czy pracować. Nieszczęście dla nas. Jest to szczęście dla nich, że mogą właśnie wyjechać, że mogą tam pracować, że mogą dalej zdobywać edukację. Tylko że chcieliby, żeby wracali do kraju, żeby nie zostawali za granicą. No, oni nie chcą zostać. Tylko niestety młodzi chcą zostawać za granicą. Jest taka podobna sytuacja jak u nas. Chcą lepszego życia, lepszego. Tak, i nasze cerkwie. My uczymy mnoga, teraz troszeczkę powiem. My uczymy mnoga pracowali tym letem. W tym roku, tak jak w tamtym, myśmy byli przez tydzień czasu, to w tym roku cały lipiec były obozy w kościele takie dla dzieci. U nas były dwa dniowe lagery. Po dwa tygodnie były dwa obozy. Pierwsze dwa tygodnie lipca i drugi. W pierwszym byli 97 dzieci. W pierwszym było tylko 27 dzieci, ale już w drugim 50. Во втором и были разные темы. Одна и та же команда очень много работала, мы были очень уставшими, потому что мы приготовляли уроки, стихи и так далее. На этих занятиях дети приходят, можно вам сказать, что приходят рано, начинается от разных занятий, потом есть занятия библейные, они там имеют два посилки, то есть целый день по полудню идут до дома, и было очень много детей, очень много работы, приготовления лекций. Różne wersety biblijne. Czyli dzieci się uczą tak, jakby miały codziennie taką szkółkę biblijną, a oprócz tego zabawy, gry, spotkania, czyli takie półkolonie, chrześcijańskie półkolonie byśmy u nas tak nazwali. Wa wtorej lagier. Oczywiście wszyscy pracują za darmo. Tak, tak. Za darmo, tak. Wa wtorom lagierie była około połowa dzieci, które żyją za granicą. Na tym drugim obozie, w drugim tygodniu, połowa dzieci była takich, których rodzice pracują za granicą. Oni są pod opieką, bo też dla nas to też była nowość, że tam dziecko może być pod opieką starszego brata. W tamtym roku był chłopczyk, no i on mówi, że przyprowadził go brat, a ja mówię, no to fajnie, ile ten brat ma lat? On mówi 13. A ja mówię, no ale kto się tobą opiekuje? No brat. Ja mówię, no, gdzie jest mama z tatą? No za granicą. No ale ja mówię, ile? Ile już tam są? Kiedy ty widziałeś ostatni raz mamę? On mówi, no półtora roku temu. Ja mówię, jak półtora roku temu? A kto gotuje w domu? Kto się tobą opiekuje? No brat! I on taki, o co w ogóle mi chodzi? Okazuje się, że babcia, ciocia, dzieci są
pod opieką i dwoje rodziców jest za granicą. I teraz właśnie połowa dzieci z tego obozu, dwoje rodziców było za granicą. Czyli jeżeli 50 dzieci, to 25. Takie, u nas się to mówi, eurosieroctwo o takich dzieciach. My nadziejemy się, że dzieci będą przychodzić w naszą wskazaną szkołę. Tak, bo na takie zajęcia przychodzą wszystkie dzieci ze wsi, nie tylko dzieci chrześcijańskie. I chodzi o to, żeby one zostały, żeby przychodziły. W tamtym roku dzieci też przychodziły nie tylko dlatego, że były takie piękne lekcje i zajęcia, dlatego, że był taki upał, już nie wiem ile tam było stopni, ze 100, ale w kościele, w koteżni jest klimatyzacja i dzieci mogły być od rana do wieczora w komfortowych warunkach i przychodziły kilka kilometrów na zajęcia, kilka kilometrów upłucone po prostu małe dzieci. Ja byłam pod takim wrażeniem, że grom. No, to tylko w время лагеря, потому что у нас есть домики, в которые очень жарко летом и очень холодно зимой, и они все равно приходят. Да. В домах в Котешти есть bardzo gorąco лето. Нет, в нашей церкви есть маленькие домики, где работали тогда. Да, да. Там, в tamtym roku byli z nami z Poznania optometryści. Oni pracowali z boku w takim malutkim domku i w tym domku było 150 stopni. I tam pracowała z nimi siostra Irenka. Ale w kościele znowu jest super, jest chłodno, jest klimatyzacja, więc dzieci zawsze przebywają. I tam my prowadzimy uroki w время года, потому что w воскресенье, w to же время, собрание для взрослых, главное. I tak samo w każdą niedzielę, jak jest nabożeństwo, najpierw jest nabożeństwo dla dorosłych, a potem zostają dzieci właśnie w kościele, bo jest chłodno i tam mają właśnie szkółkę. My także organizujemy собрание dla wdów, женщин, którą mówię. Organizują również spotkania dla wdów. My dajemy to собрание, potem oni kuszają i dajemy im pakiety z alimentami. I potem dostają posiłek, zawsze jest, i potem dostają jakieś takie rzeczy też do domu. 8 marca, Dzień Żeńczyn, u nas duży prazdnik w Mołdawii. W Mołdawii 8 marca, w Dzień Kobiet, to jest takie duże święto. U nas też kiedyś było, teraz już. U nas, jak 8 marca, jak w skazki, празднуем 3 dni i 3 noci. Święto, które trwa, słuchajcie, 3 dni i 3 noce. Panowie, słyszycie? Wszyscy słyszą? Panowie tutaj? W воскресенье 4 marca my праздновали вместе z mamami dzieci z воскресной szkoły, потому что у нас очень мало детей в церкви, а большинство, 90% детей из села. И мы, у нас было собрание с ними. I w niedzielę najpierw były mamy z dziećmi, które chodzą na szkółkę niedzielną, czyli już 4 marca, zaczynają od 4. I najpierw tam mamy właśnie tych dzieci. I każdy rok przychodzi jeszcze więcej i więcej mam. Tak. I ich podróży. Każdego roku przychodzi coraz więcej mam i coraz więcej ich koleżanek. Czyli jest coraz więcej kobiet na takich spotkaniach. W poniedziałek u nas było собрание z женщин из села. W poniedziałek znowu przyszły wszystkie kobiety z całej wsi. My ожидали, że maksimum będzie 40. Około 100. Nie, 40. A przyszli 75. A, oni myśleli, tak sobie myśleli, że przyjdzie około 40, a przyszło 75. I my bardzo переживали, потому что мы обставили зал в ресторане, и не было места. Bardzo to przeżywali, no bo przygotowane było na 40 osób, przyszło 75, więc nie było miejsca, ale... No, все равно все разрешилось, мы z domu się udało, привезли кружки. I tak dalej. Wszystko, co było w cerkwi, wszystko z drugiej cerkwi, z kierkami też przynieśli i stoła, i stule, i kruszki, i tak dalej. I z drugiego kościoła przynieśli stoły, i krzesła, i wszystko się udało. I 75 żeńczyn usłyszeli Ewangelię. I 75 kobiet na takim spotkaniu usłyszało Ewangelię. To nie są kobiety, które przychodzą do kościoła. To są kobiety, które przyszły na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. I my każdy rok staramy się przyglasić i nowych rzeczy, te, które раньше nie słyszeli. Tak. I każdego roku starają się zaprosić jakąś inną grupę kobiet, które nie były wcześniej. Ja знаю, że w Polsce отношение katolickiej cerkwi takie, że jak nasze prawosławne cerkwi k nam. Ona
tak myśli, że takie nastawienie, tak jak w Polsce Kościoła katolickiego do nas, to tak u nich jest prawosławie nastawione do nich, że też mamy 90% kościołów katolickich, a 99,1% protestanckich, to tam tak jest, jeżeli chodzi o prawosławie i ich. 99% prawosławia, 1% protestantyzmu. И православский поп в нашем селе всем говорит, что идти в нашу церковь – это грех. Так. Ты идешь в ад за это. Поп в церкви мови верным, что если придут до баптистического костела, ну то есть грех, и тогда уж в ад. В ад. Ну, отрзуцовня, так? В пекло, так. Идешь до пекла, так? И детям в школе то же самое говорят. И так само говорим детям в школе. Но нас обрадует то, что, видимо, они видят что-то в нас, в нашей церкви, видят Христа, потому что все больше и больше приходит, и детей, и взрослых. А мы видим, что jednak Христос działał по cały час, и dorośli, и дети przychodzą coraz więcej до kościoła, и есть coraz więcej ludzi в их kościele. Увы, дети с нами только до 15 лет, пока они заканчивают 15. Дети są в kościele и uczestniczą до 15 roku życia, dopóki не skończą gimnazjum. Потом они идут в город, в лицей, даже в Румынию учиться в университет. Potem po prostu wyjeżdżają, żeby uczyć się liceum, trzeba wyjechać. Tak jak u nas podobnie, tak? Bo молодые там... семьи приходят, каются, они спасены, но через некоторое время, потому что нет работы, они уезжают за границу. Dlatego, że nie ma pracy, no to młode małżeństwa z dziećmi wyjeżdżają za granicę. Несколько лет тому назад это было очень больно. Потому что все мои подруги, друзья, они ушли. Kilka lat temu na Taśce było bardzo źle, ponieważ wszystkie przyjaciółki, jakie miała, wyjechały za granicę. Nie został nikt, żadna. No my rady, że ludzie kajacą i kiedy oni ujeżdżają, to oni wciąż zostają z Bogiem. Tak, że my... Ale dla nich jest to radość, że nawet jeżeli oni wyjeżdżają, to pozostają i żyją z Bogiem. Gdziekolwiek by nie wyjechali, to najważniejsze jest, żeby żyli z Bogiem. Tak, że jeśli wy przyjdziecie w naszą cerkwi, nas jeszcze mniejszy. Jak przyjedziecie do nas, do kościoła, to nas jest jeszcze mniej niż was, niż nas. No my znamy, że nas powsiadło. Tak, ale jesteśmy wszyscy. Czy kościół tam, czy kościół tu, to my jesteśmy jedno. Tak? Jesteśmy jedną rodziną, gdziekolwiek byśmy nie byli. Ludzie przychodzą każdy rok i kajacą tam. Ludzie przychodzą każdego roku i oddają swoje życie Bogu. No, kiedy smotrzysz w zal, jak by to nikogo nie. Tak, ale jak tak patrzysz się na nabożeństwie, to tak jakby nikogo nie było, tak mało ludzi. Tak? U nas trzy rady z kamieni. Trzy rzędy są w cerkwi krzesełek. И сами люди так по себе распределились. Тут старики, молодежь и дети. И так же сами люди поуставляли. Тут сидят старшие, там молодежь, тут дети. Тут старики много. Тех старших, очевидно, наименьшей. Посередине, ну, там один, два, три. Если ходит о молодежь, то за три особы. И к началу собрания много детей, а потом... И как все начина на боженство, то очень много детей, а потом... Мы все воскресим в школу. Так. И потом уже все застанем на школу недельную, так? Мы очень рады, потому что у нас есть Руслан и Лариса. Bardzo się cieszę, że mają takich pastorów jak Rusłan i jego żona Larysa. Ja tylko powiem, że myśmy gościli pastora Rusłana, ale Pan Bóg mu dał przepiękną kobietę, mądrą i dobrą, wspaniałą. Taka, ja mówiłam już Nataszce, że taka jak naszemu pastorowi Pan Bóg dał, taką samą piękną krasawicę. I tam też jest taka bardzo, bardzo Boża kobieta. Piękna, mądra i dobra, bardzo, bardzo. I oni by chcieli, żeby my, jak cerkiew, wzięli Boże. Po prostu u nas nie to... Oni by chcieli, tak jak każdy pastor, żeby w kościele działo się coraz więcej. Coraz więcej. U nas jest Wioria i Alicja. Jest jeszcze, są starsi, Alicja i... Wiorel. Виорел во время лета у него футбольная команда, и это молодежь из села, которая не приходит обычно в церковь, но вместе перед футболом, перед
тренировка, они молятся вместе, изучают Библию. Так. То есть старший, то есть такой правая рука пастора, он проводит группу молодежную, але на всі проводит дружину пиукарскую. I nie są to dzieci z kościoła, ale zawsze przed każdym meczem on się z nimi zawsze modli i oni również. Oni spotykają się 3 razy w niedzielę. Spotykają się 3 razy w tygodniu. Z 6 do 9. Od 6 do 21, do wieczora, czyli bardzo dużo. Nie wieczorem, a utram. On wstaje w 5 utram, a w 6 modlitwa, Biblia, a potem trenerówka. От 6 рано до 9. Потому что в Молдавии очень тепло, очень жарко. Для того, чтобы нас догораться, więc от 6 рано до 9. Да. То в ogóle начинаем в ночь. Prawie, że. И они приходят. Так рано. Так. И дети приходят. Приходят. Хочу. И один из подростков, который уже ушел и был в Виарелу на футболе. Jeden z chłopców, który przyszedł i trenował z Violenem właśnie, z tym starszym. On żyje za granicę сейчас. Wyjechał za granicę teraz. I несколько лет тому назад он написал в Виарелу. I kilka lat temu napisał list. Благодарил его, что он научил его о Иисусе. Dziękował, że usłyszał o Jezusie, że Violen jemu to powiedział, że uczył ich. Он предал свою жизнь Богу. Oddał swoje życie Bogu. Там, за границей. За границей, в церковь, там ходит до костела. И он говорит, это случилось только благодаря тому, что он верил в Бога. И так, и благослови Виолена за то, что дяки таким тем спотканиям, детенцам на этих матчах могли себе достать. Я могу вам рассказать очень много о своей церкви. Она может поведать очень много о своем костеле. Но как каждая научителька. Да. Церковь, моя церковь, конечно. Для меня это мой эпос. Ей костюм котешти, то есть ей такой... Самое близкое. Бардзо близкий сердцу. Я езжу по миру. Она ездит по свете. Но я знаю, что я вернусь. Ale wierzy, że Pan Bóg jej dał to miejsce i że wieś Gateszty jest dla niej i to jest jej kościół, jej kościół. Natasza, jak myśmy byli, ona bardzo dużo pracowała, bardzo dużo tłumaczyła, optometryści z Poznania pracowała z nimi cały dzień. Oni mówili po angielsku, ona tłumaczyła ludziom na rumuński, na rosyjski, potem znowu optometrystom na angielski. Jest prawą ręką Rusłana, wszystkim się zajmuje i bardzo dużo pracuje i tam by bez niej zginęli. Właśnie stolka chwały. Ja chcę сказать, że my nie zrobiliby niczego, jeśli nie było nas. Chcę powiedzieć, że my nie zrobilibyśmy nic, gdyby nie Bóg. Nie tylko Bóg, ale i was też, wasza komanda. A, i my, No i jeszcze, że wtedy byliśmy w tamtym roku, no to też dla nich było to dużo. Tak, że jeśli chcecie przyjść jeszcze raz. Jeśli ktoś chciałby, jeśli będziemy chcieli przyjechać jeszcze raz. My was zapraszają. I oni bardzo nas zapraszają. Спасибо. Dziękuję. Właściwie to już wszystko Ania powiedziała, co ja chciałem też powiedzieć, więc ja nie będę się powtarzał. Ale myślę, że dobrym zakończeniem tej prezentacji będzie nasza wspólna modlitwa o Mołdawię, też o ten kraj, który potrzebuje, przede wszystkim potrzebuje Chrystusa i to jest coś, czego najbardziej potrzebuje, wbrew temu, co się innym ludziom dzieje. Dokładnie tak samo jest z Polską. Czasami szukamy, diagnozujemy jakieś problemy społeczne, a za tym stoi po prostu, za tą biedą, taką duchową stoi po prostu brak Chrystusa. Pomódlmy się po prostu o Mołdawię, błogosławmy zbór w Godeszci, pastora Rusłana, Natalię, całą tą drużynę. Powstańmy, bracia i siostry, już. Boże Wszechmogący, dziękujemy Tobie za naszych braci, za nasze siostry z Mołdawii, Boże, dziękujemy Tobie za ich życie i służbę Tobie, Boże. Dziękujemy Tobie za zbór w Goteszki, Panie, za pastora Rusłana, za Natalię, za te wszystkie osoby, których dzisiaj mogliśmy także słuchać. Panie, dziękujemy Tobie za te wszystkie dzieci, za te wszystkie osoby, z którymi pracują, Boże, za
to, że Twoja Ewangelia może być głoszona, Panie, w tej miejscowości. Tobie, Boże, za to niech będzie chwała i cześć. Tobie niech będzie za to dziękczynienie. Panie, prosimy Cię, abyś błogosławił ten kraj, abyś błogosławił ten naród, Boże. Modlimy się o władzę tego kraju, Panie, o Twoje błogosławieństwo, Panie, nad Mołdawią, Boże. Modlimy się o przebudzenie tego kraju. Dziękujemy Ci, Boże, że mogliśmy także błogosławić Mołdawian swoją pracą, swoim zaangażowaniem. Tobie, Boże, niech to za to wszystko niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Amen. Amen. Usiądźmy na moment, bracie siostro.